Dzisiejsza debata, Szanowni Państwo, polityka zagraniczna od wielogłosu do koncertu symfonicznego to konsekwencja inspiracji pani redaktor Małgorzaty Bonikowskiej, którą serdecznie też witam z wydawnictwa Think Tank, właśnie diagnozującego aktualną sytuację w tym obszarze. Witam jeszcze raz wszystkich Państwa, naszych przyjaciół z zagranicy, bo ta platforma współpracy to również narzędzia do tego, aby integrować się z naszymi potencjalnymi i aktualnymi przyjaciółmi, partnerami z zagranicy, plus integracja środowisk lokalnych, regionalnych. Współpraca międzynarodowa różnych instytucji się ostatnio, w ciągu ostatniej dekady bardzo zwiększyła. O tyle współpraca pomiędzy instytucjami i w związku z tym nasze postrzeganie za granicą pozostawia wiele do życzenia. To wszystko jest kwestia woli i umiejętności działania partnerskiego, informowania się. My niestety mamy problem nawet z dzieleniem się informacją zwykłą, nie mówiąc już o wspólnym planowaniu czy wspólnym podchodzeniu do zagranicznych rynków czy zagranicznych partnerów. Mamy dzisiaj wiele instytucji, które odpowiadają za promocję Polski za granicą i bodaj jest prawie 20. Czy każda z nich działa trochę w pojedynkę i powstaje pewien rozproszony, nieco chaotyczny obraz Polski, takiego postrzegania naszego kraju i warto by było się zastanowić, jak można to zebrać, mówiąc kolokwialnie, do kupy i poprawić efektywność postrzegania Polski, bo nie, mamy wiele atutów, jesteśmy unikalnym, bardzo ambitnym też społeczeństwem, ale które jednak ma pewne słabości w postaci chociażby braku pewnego kapitału społecznego, braku zaufania jeden do drugiego. Ja ciągle powtarzam, minęło 25 lat. Ja tym tematem zajmuję się lat 12. Mówiąc tym tematem, mam na myśli skoordynowanie działań administracji, biznesu, uczelni lokalnych, wszelkiego typu doradców, po to, żeby wypromować Polskę, czy Świętokrzyskie, czy Kielce, jako markę na świecie, żeby każdy, kto będzie wiedział, o, ten produkt pochodzi ze Świętokrzyskiego, powie sobie, to jest dobry produkt. Prezydenci miast, marszałkowie województw nie tylko, że przyjmują zagranicznych gości, jeżdżą z wizytami, ale też pewne elementy tej współpracy międzynarodowej bardzo aktywnie kształtują. Pytanie, czy mają to robić oddzielnie, każdy sobie, czy można to koordynować, lepiej planować, a może w ogóle wspólnie tworzyć coś, co można nazwać polską polityką zagraniczną. Nie tylko te kontakty dyplomatyczne, ale cała gama różnego rodzaju relacji, które międzynarodowych, które mają samorządy, instytucje takie jak uczelnie wyższe, firmy, to tworzy dużą część jakby postrzegania wizerunku Polski. I chodzi o to, żeby móc w jednym miejscu czy w kilku miejscach spotkać się z tymi doświadczeniami. Każdy Chińczyk wie, że jeżeli niemieckie, to solidne. I Niemcy nie robią, chyba że pan mnie wyprowadzi z błędu, kampanii tak zwanych promocyjnych, mówiąc światu, patrzcie, my jesteśmy solidni, podpisujemy się Niemcy. Niemcy po prostu pracują nad tym, żeby mieć takie produkty jak Mercedes, jak Siemens, jak Audi, jak drużyna piłkarska, bo produkty to nie tylko stoły, krzesła i tak dalej, a teraz stoły, krzesła. My mamy, jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o produkcję mebli. Jesteśmy czwartym na świecie eksporterem mebli. Nie wiem, czy pan wie, 80%
tych mebli, ostatni etap procesu produkcyjnego to jest przykręcenie logo, ale nie polskiej firmy. Dlaczego? Bo na polskich krzesłach nie będzie siedział Niemiec. Stworzyliśmy tą platformę internetową. Ona jest pod adresem spwz.eświętokrzyskie.pl. Już część informacji na tej platformie zostało zamieszczone. Oczywiście ona będzie dalej modyfikowana i dalej będzie uzupełniana. Natomiast taka ukryta część jest dla tych, którzy będą zalogowani. Samorządowcy dostają narzędzie takie, żeby mogli z niego skorzystać, nie wiem, przygotowując się do projektów międzynarodowych. Warto na pewno starać się o pieniądze, z których głównie korzystają stare kraje Unii Europejskiej. To są naprawdę spore pieniądze, z których rzadko Polska korzysta. Skończyliśmy okres programowania taki bardziej edukacyjny, tak go traktuję. Przechodzimy teraz na fazę realizacyjną. 14-20 myślę, że będzie dobra dla Polski, będzie dobra dla Świętokrzyskiego. Stąd samorządy na pewno będą szukały nawet takich dobrych wieści na tej platformie.